Więcej kurwa cukru! Kurwa ile wpierdalasz? To nie cukier! Nie! Nie! No kurwa, ja bym to zajmował kurwa! Nie! Kurwa, ty wpierdalasz ten cukier, kurwa! Cukrzyk! Cukrzyk! Zdechniesz, kurwa! Nie przesadzaj. Nie przesładzaj. Ja? Nie! Nie! Na mokry kaszel jedna kapsułka leku Deflegmin raz dziennie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Deflegmin na mokry kaszel. Raz a dobrze. Kurwa, ile pierdala! Dechniesz, kurwa! Sam zdechniesz, narkomanie! Narkoman jesteś! Pij mleko, to mnie zrówni. Cukier sypił do mleka. Żeby nie kwaśniało mleko. Tak! Nadeszła kolejna rewolucja. Jeden bęben. Dwa kierunki obrotów. Połowa czasu. Pełna skuteczność. Obróć się szybko. Wypierz jeszcze szybciej. Quick Drive. Idealnie czyste pranie, nawet o połowę szybciej. No, nakładasz, tylko śliczki. Tak jak zawsze. A tu jest wiadomo co. I później można wkładać. Zapłodnić kobietę, ale to się tak robi, o. I co? Albo tu to samo jest, też. I można stosunki wtedy można stosunki używać. Z kobietą, i tak dalej. I bardzo się, proszę was młodzież, zabezpieczajcie się tym, o tak o, wkłada się i można wtedy seksu używać śmiało, o. Mokry kaszel? Lecz go sprytnie, bo czasem wystarczy jeden gest, jeden ruch, jedno kliknięcie. Na mokry kaszel jedna kapsułka leku Deflegmin raz dziennie. Nowoczesna kapsułka o przedłużonym działaniu rozrzedza zalegającą wydzielinę i ułatwia jej odkrztuszanie. Ja za lekarza, ja zapłaciłem. Tak, dziękuję bardzo. A ty się nie zesrałeś? A co ty kurwa, srasz majtki kurwa, ile razy się zesrałeś? Ja tylko raz w życiu. Gdzie ty się załatwiasz? Majtki nasrałem kurwa, a ty non stop kurwa waliłeś. Wzięłeś całe te i kurwa napierdoliłeś mach. Śmierdzi, sranie. Jaka twoja toaleta? Nawaliłeś kurwa, śmierdziało. Ty nasrany masz kurwa, non stop śmierdzi. Nie ma gdzie się załatwić. Powiem tak. I szanowni państwo, teraz będę. Czekaj. Ja tu i uruchomię. Teraz jak napnąć? Otwórz! Chcesz? Pozbędzie się. O! Tak. Już pierwszy. A proszę, trzeba zrywać. Już teraz spieszę się. Ubrańko moje. A ty jesteś konfident, kurwa. Jedne, teraz drugie będzie prawo. I widzicie? I wypierze się. Otwórz! Jeszcze się będziecie, złodzieje! Zdrajcy, tylko na moim plecu wybijacie się. Jak używać stosunki z kobietą, żeby czasami nie zarazić się? Bo czasami kobiety mają raka na przyrodzeniu i tak dalej, bo to tam dalej jest kobiece.
przyrodzenie dalsze. Trzeba włożyć, nałożyć na swoje przyrodzenie i tak dalej. O, to jest zabezpieczenie przed kobietą. O, poszło z tej strony. Już nie trzeba. Nie trzeba śmiecić. Aha, nie ma nożyczek. Trzeba iść po nożyczki. Może skoczysz do domu. Na stole leżą, w kuchni. Tam dwie pary leżą. Małe weź. O, dzień dobry. A będę sobie... O. Tak. O. No to widzicie. O. To jest smak. Zdjąć z ognia i zostawić na godzinę. Moją godzinę, Mona. Półtorej. To lepiej będzie. Aż wszystko ostygnie.